Księga Rodzaju. Jeden z jej fragmentów mówi o stworzeniu świata, które dokonało się w ciągu sześciu dni. Kolejno powstawały niebo i ziemia, światło i mrok, a więc dzień i noc, wody, lądy i rośliny. Bóg określił też pory roku, dni i lata, stworzył słońce i księżyc, zwierzęta morskie i lądowe oraz ptaki. Także człowiek jest dziełem Boga. Dopiero siódmego dnia Stwórca postanowił odpocząć. Bóg jest projektantem świata i jego początkiem ustalił jego porządek i sens.